Dzień dobry, witam Was serdecznie z live'a na żywo o godzinie 18. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest coaching kariery. Bym chciała opowiedzieć Wam o mojej specjalizacji, czyli tym, czym się zajmuję podczas sesji coachingowej. Live zatytułowany jest Pytania do coacha. Czyli osoby, które będą miały pytania do mnie, to jak najbardziej mogę na nie odpowiedzieć i zachęcam do tego, żeby właśnie zadawać pytania. Więc taki dzisiaj temat live. Moi drodzy, jak to wygląda, jeśli chodzi o moją specjalizację coachingową i o coaching kariery, w czym ja pomagam i jak to wygląda tak naprawdę od strony praktycznej, bo dużo mówi się o coachingu, dużo mówi się o coachach i mogą być oni różnie postrzegani. Więc chciałabym powiedzieć od siebie, jak ja to widzę ze swojej strony i też od strony klientów. Jeśli chodzi o coaching, jak ja mogę Tobie pomóc, to jeżeli teraz mamy taki czas wyjątkowy, jeżeli może jest więcej czasu na zastanowienie się, na takie refleksje odnośnie życia zawodowego czy życia osobistego, to jeżeli w Twoim życiu jest taki czas, że czy to praca, którą wykonujesz, czy skończone studia, pracujesz jakimś kilka lat, kilkanaście lat w danym zawodzie i ten czujesz, wiesz, że ten zawód nie daje Ci satysfakcji, nie daje Ci takiego wewnętrznego zadowolenia i być może w tym czasie teraz myślisz o tym, żeby się przebranżowić, ponieważ chcesz robić to, co sprawia Ci przyjemność, to, co Ci daje taką radość, a przede wszystkim też, no nie oszukujmy się, też finanse, to coaching kariery jest jak najbardziej skierowany do Ciebie, ponieważ dobrze jest w życiu robić to, do czego jest się w cudzysłowie takim stworzonym, powołanym i dobrze pomyśleć o tym, żeby ta ścieżka zawodowa, ta kariera rzeczywiście była spójna z nami i z naszym potencjałem, z naszymi cechami charakteru i tym, kim jesteśmy. Więc może teraz warto sobie zastanowić się właśnie nad tą swoją karierą, nad tą swoją ścieżką zawodową. Być może jest to taki też czas dla Was, żeby pomyśleć o przebranżowieniu się, czy już zmienić całkowicie swój zawód, albo pomyśleć też o tym, żeby rozwinąć swoją biznes, swój działalność, albo założyć działalność. Więc to wszystko jakby podlega pod coaching kariery, to czym obecnie ja się zajmuję. I co robi taki coach? Coach tak naprawdę, moi drodzy, jest takim pomaga osobie, która przychodzi do coacha, czyli klientowi, to wszystko, żeby to zaplanować, rozplanować w konkretnym krokach i konkretnym działaniu, konkretnym mierzalnym działaniu. I taki coach jest taką osobą też i motywującą, i wspierającą, i poprzez odpowiedniego rodzaju pytania, poprzez odpowiedniego rodzaju pytania i wiedzę, którą posiada, wie, jak te sesje coachingowe przeprowadzić. Po to, żeby właśnie ten klient, czyli ta osoba, która akurat do mnie przyjdzie, żeby ona wyszła z efektem końcowym zadowalającym. Czy to jest plan działania, czy przebranżowienie się, czy rozkwit, rozwijanie swojego obecnego biznesu albo założenie nowego i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby ten cel przez klienta został zrealizowany. I teraz taka jest jeszcze kwestia, no bo słuchajcie, coach jest taką osobą, która rzeczywiście pomaga klientowi, tak? Możemy to wszystko w krokach rozplanować, ale co zrobi z tym
osoba, czyli co zrobi z tym klient, który do mnie przychodzi, to już jest jakby jego broszka, ponieważ cała praca jest wykonywana pomiędzy sesjami. I teraz czasami się tak dzieje, że klient dzwoni i mówi: Ewelina, słuchaj, zrobiłam to i to i to i to, ale mam problem z tym i z tym, tak? I chciałbym się umówić na kolejną sesję, żebyś mi pomogła się temu przyjrzeć. Mówię: okej, dobra, no to cię zapraszam, nie wiem, za 2 tygodnie przyjdź. Albo mówi: dobra, ale potrzebuję konsultacji już teraz. Mówię: no dobrze, no to patrzę sobie tam w grafik, mówię: dobra, no to dzisiaj czy tam jutro możesz się umówić na sesję. Więc jakby te terminy są dostosowane indywidualnie do danego człowieka, do jego potrzeby. Są, moi drodzy, tak z doświadczenia wam powiem, są różne osoby i różnie ta praca nad celem jest wykonywana. Im bardziej ambitny cel tych sesji, tych spotkań potrzebnych jest więcej, ponieważ my całego jakby wszystkiego podczas jednej sesji coachingowej nie przerobimy. Jeżeli ktoś chce się przebranżowić, czyli zmienić swój zawód, bo nie wiem, do 40 roku życia wykonywał taki zawód, a teraz czuje, że to już nie jest jego jakby działka, że już się wypalił, że to nie przynosi mu satysfakcji ani finansowej, ani zawodowej, ani takiej wewnętrznej, po prostu nie czuje tego, no to żeby zacząć realizować nową drogę, nową zawodową, nową ścieżkę zawodową, to potrzeba na to czasu, przygotowania, konkretnego, naprawdę uwierzcie mi, konkretnego planu działania i mądrego planu działania, żeby te działania były efektywne i żeby też no, zajęło to jak najmniejszy okres czasu zrealizowania tego celu, bo po to przychodzimy do coacha, żeby ten cel, jakikolwiek sobie obierzecie, był realizowany, jak ja to zawsze mówię, szybciej, łatwiej i skuteczniej. I po to tak naprawdę jest taki coach, tak? Więc, ale praca musi być wykonana przez klienta. Czasami się tak dzieje, że coachowi zależy bardziej niż klientowi. To też tak nie powinno być. Okay? Coach jest, nie może za klienta całej jakby pracy wykonać, żeby też tutaj się zrozumieć. I rzeczywiście powiem wam, że jeżeli klient jest zdeterminowany do tego, żeby swój cel zrealizować, osiągnąć, czyli tą w cudzysłowie karierę, tak, bo pod tym się kryje dużo zagadnień. Mówiłam o zmianie zawodu, mówiłam o przebranżowieniu, o wybraniu w ogóle swojego zawodu, z twojej ścieżki zawodowej, która dobrze, żeby była powiązana z tym, co my chcemy robić, z tą pasją, z tą misją życiową. Wtedy to wszystko idzie łatwiej, prędzej, skuteczniej. Jeżeli się też popracuje, i to się robi podczas sesji coachingowych, też pracuje z klientem, z jego obawami, bo może mieć też obawy, tak, jak on sobie poradzi w nowej sytuacji, albo co może powiedzieć rodzina, że on przez pół swojego życia był na przykład, załóżmy, kucharzem, a teraz się przebranżowi i otworzy swoją restaurację. Podaję to oczywiście jako przykład, więc praca z obawami, praca z przekonaniami, z przekonaniami szczególnie z poziomu ograniczającego, czyli praca z przekonaniami ograniczającymi. Też ja to podczas sesji coachingowych z klientem robię, a to wszystko się po prostu robi po to, żeby faktycznie ten cel był zrealizowany, tak jak już wspomniałam wcześniej, żeby po prostu ruszyć z miejsca i zacząć realizować swój cel, swój własny cel. Jeśli chodzi o cele, w ogóle ścieżkę zawodową, tą ścieżkę kariery, to dobrze też się przyjrzeć temu, słuchajcie, tak teraz mi się przypomniało, czy aby na pewno realizujemy drogę zawodową, która jest nasza, czyli która jest nasza wspólna, spójna z nami, bo w życiu różnie się układało, różnie było i te nasze studia, czy nasze tutaj zawody, decyzje podejmowaliśmy, jak byliśmy no, młodsi, byliśmy nastolatkami, tak? I się może okazać, że ta decyzja, która była podjęta kiedyś, no niekoniecznie była naszą taką wewnętrzną, prawdziwą decyzją. Dlatego warto też na to spojrzeć z tej strony, że jak się już przebranżawiamy, zmieniamy zawód, zmieniamy ścieżkę zawodową,
po iluś tam latach, to rzeczywiście, żeby ona była taka prawdziwa, dawała tobie, tylko tobie satysfakcję, radość i też przynosiła no, obfitość, czyli po prostu finanse, tak? Żeby powodowało to, że tobie się chce, jak ja to mówię, chce się chcieć działać i podejmować kroki, działania, żeby to realizować. No bo bez, moi drodzy, bez działania, bez planu działania na konkretne, czy to tygodnie, czy dni, czy miesiące, to no żeby to się po prostu nie rozjechało, tak? Żeby to się nie rozjechało i żeby to było w takich ramach, dobrze, żeby ten cel był konkretnie sprecyzowany, określony i też w takich ramach czasowych. Więc to odnośnie coachingu kariery, odnośnie kwestii zawodowej. Chciałabym też poruszyć tutaj taki temat, ostatnio też na live'ie był to poruszany odnośnie kariery, ale też w ujęciu takich zasobów wewnętrznych i w ujęciu tej sfery, takiej najwyższej sfery. Mówi się o sferze fizyczności, o sferze emocjonalnej. Te wszystkie sfery są jak najbardziej ważne w realizowaniu celów i ogólnie w życiu, ale też cela duchowa, czyli naszej duszy też jest bardzo ważna, czy naszej energii jest też bardzo ważna, żeby była taka sytuacja, żeby ta sfera ducha była spójna z naszą ścieżką zawodową i wtedy mamy taki wewnętrzny, duży taki zasób energetyczny, taki zastrzyk jakby energetyczny, że okej, działamy, robimy, zmieniamy naszą ścieżkę kariery albo jeszcze bardziej ją, żeby ją jeszcze bardziej rozkręcić, cudzysłowie rozbuchać, że rzeczywiście była satysfakcjonująca dla ciebie. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o coaching kariery, o coaching zmiany zawodu, przebranżowienia, w którym się specjalizuję, ponieważ sama tą drogę przeszłam i przechodzę i wiem, jak to wygląda, wiem, ile to potrzeba czasu, ile potrzeba zaangażowania i no, po prostu jest to no, taki mój zasób, wiedzę, którą mam, którą posiadam i którą też przeszłam na sobie, więc myślę, że jako coach, jeśli chodzi o tą sferę, mogę też podpowiedzieć, doradzić i poprowadzić w tej twojej zmianie, tak? Bo coaching to jest też zmiana nie tylko zewnętrzna, ale przede wszystkim jest zmiana zewnętrzna. Zaczyna się od zmiany zewnętrznej, od takiej wewnętrznej decyzji, tak, chcę zmienić coś w swoim życiu, tak, chcę zmienić swoją drogę zawodową, tak, chcę zmienić swoją ścieżkę kariery, podejmujesz po prostu wewnętrzną taką decyzję. Jak ta decyzja jest taka mocna, ona jest taka mocna, osadzona, ugruntowana i czujesz ją całym sobą, czujesz ją po prostu w sercu, to wtedy jest już konkretne jakby działanie, czyli planowanie i działanie i realizacja. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o kroki, o decyzyjność, o to, jakie decyzje i kiedy podejmujemy, jak one wypływają z naszej determinacji. Mam silną determinację, żeby już coś w tym życiu na przykład zmienić. Tak, przychodzi klient, mówi, że ma taką determinację, że on chce tak mocno już zmienić swoją pracę, bo to i to i to i to. Ja widzę rzeczywiście, że jest ogromna determinacja. To naprawdę te sesje coachingowe wyglądają po prostu, no jest to hula, to idzie, to po prostu dzieje się tak bardzo szybko, mimo że klient na początku może sesji może podawać, że mu to zajmie na przykład, nie wiem, rok czasu czy pół roku zmiana, a się okazuje, że jest tak zdeterminowany, że rzeczywiście robi to w krótszym okresie czasu. Więc to zaangażowanie, ta determinacja, ale z pozytywnym tego słowa znaczeniu, tak, determinacja. Nie idziemy, w cudzysłowie, po trupach do celu, bo tu też nie o to chodzi. To musi być zrównoważone, to musi być z rytmem życia i bycia danego człowieka, jak to mówię, tak? Każdy ma swój rytm funkcjonowania,
życiowego bycia i nie można jakby tego przeskakiwać, nie można jakby, każdy zna swój rytm pracy codziennej, tak? I jak ktoś będzie robił coś wbrew sobie, wbrew swojej naturze, wewnętrznej naturze, no to też to zadzieje się jakby do pewnego momentu, później ta osoba stwierdzi, no nie, to nie jest tak, jak ja bym chciała, ja nie jestem taka, ja wolę na przykład spokojniej, w dłuższym okresie czasu, ale te działania, te kroki będą podejmowane może bardziej racjonalnie, może bardziej spokojnie, nie tak jakby na żywioł, hura i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, dzisiaj jest 30 kwiecień, godzina 18. Ten live będzie można sobie odsłuchać dla osób, które teraz może wykonują inne swoje obowiązki dnia codziennego. A jeżeli są jakieś pytania, to możecie śmiało zadawać, ponieważ w sesjach coachingowych jest tak, że to coach zadaje odpowiednie pytania swojemu klientowi. A dzisiaj jest taki czas, że można zadać pytania mi. Rzadko jest tak, żeby coacha o coś pytać, a dzisiaj jest ta możliwość, więc jeżeli są jakieś pytania, to zachęcam do tego, aby takie pytania zadać. Moi drodzy, na mojej stronie internetowej ewelinamalinowska.pl pojawiły się nowe, atrakcyjne, myślę, pakiety cenowe co do sesji coachingowych, ponieważ mamy teraz taki czas, jaki mamy, i ja sobie zdaję sprawę, że wiele osób myśli o tym właśnie, żeby się też przebranżowić, wiele firm też jest zamykanych i tak dalej, więc aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom też klientów, bo mam takie sygnały, postanowiłam, że te ceny na najbliższy miesiąc, czyli na miesiąc maj, zostaną obniżone i ta oferta jest przygotowana na mojej stronie internetowej. I oprócz tego możecie tam skorzystać też z bardzo fajnych wizualizacji, które są też pomocne w tym, żeby wasze cele były realizowane szybciej i też skuteczniej. Taka wizualizacja, prawidłowo poprowadzona wizualizacja, jest rzeczywiście bardzo wspierająca i daje niesamowite efekty, trwałe efekty. Osoby, które lubią pracować z wizualizacjami, to zapraszam tam są różne tematy tych wizualizacji, zapraszam, można sobie obejrzeć i rzeczywiście je zakupić, bo są wartościowe. Ponieważ troszeczkę o tych wizualizacji. Wizualizacja pomaga zrealizować cel, ponieważ ona, nasz umysł podświadomy lubi pracować obrazami. Jak on widzi te obrazy, to on to lepiej przyswaja i to cudzysłowie to traktuje jako twoje, jako własne, jako coś, co już jakby masz. Więc jeżeli my ten obraz w tej podświadomości uruchomimy jeszcze bardziej za pomocą tej wizualizacji, to rzeczywiście te cele klienta są realizowane i te wizualizacje jak to powiedzieć, te wizualizacje, aha, już wiem, te wizualizacje, klienci bardzo lubią wracać do tych wizualizacji, ponieważ gdy się pojawiają jakieś pierwsze kryzysy, jakieś takie przestoje nad realizowaniem celów, mogą się pojawić jakieś wątpliwości, przestoje, kryzysy większe bądź mniejsze, zwątpienia, bo też takie rzeczy się mogą pojawić i jest to po prostu naturalne, tak? Więc wtedy klienci wracają do tych wizualizacji, do tych obrazów i one dają jeszcze takiego powera większego do działania, no bo skoro się widzi podczas wizualizacji już efekt końcowy i widzi się to, jak się
dana osoba zmienia, jak będzie żyła, jak będzie funkcjonowała, jeśli swój cel osiągnie, to ona rzeczywiście jest bardzo taka motywująca i daje dużo, ale prawidłowo poprowadzona wizualizacja. Moi drodzy, poczekam na pytania. Może się takie pojawi. Nie mamy dzisiaj jakoś szczególnie dużo słuchaczy, ponieważ chyba wszyscy się szykują na majówkę, podejrzewam. Więc poczekam chwilę, może jakaś wizualizacja jeszcze, pytanie jakieś pojawi. Słuchajcie, jeszcze tak sobie myślę, bo możemy zastanawiać się o tym coachingu, a tak naprawdę dla kogo jest coaching? I jeżeli ktoś poczuje wewnętrznie, bo coaching nie jest, moi drodzy, dla wszystkich, tak? I ci, którzy chcą realizować siebie w pełni, chcą żyć takim pełnym życiem, realizować swoją drogę zawodową, po to, żeby na przykład nie doświadczać już trudnych rzeczy w swoim życiu i zacząć zarabiać na tym coś, co kochają, co lubią robić, to i w tej całej drodze chcą odkryć swój cel życiowy, czy misję, czy powołanie, jakkolwiek to nazwiemy, to coaching wtedy jest dla takiej osoby. Coaching ze mną. Na przykład, jeżeli chodzi o odkrywanie najlepszego zawodu, albo też odkrywanie, słuchajcie, ktoś już ma swój zawód, wie, co chce robić w życiu, ale chce też odkryć swoje mocne strony, tak? Chce bardziej popracować nad uwypukleniem, nad dostrzeżeniem może swoich też innych mocnych stron, które ma. Dlatego też no coaching to takiej pracy też się idealnie nadaje, praca z coachem, bo coach wtedy może poprowadzić taką osobę, żeby ta osoba właśnie to zauważyła, ten cały swój potencjał, który może dotychczas był skrywany, nie był uwidoczniony itd., itd. Być może jest ktoś, kto chce prowadzić takie zrównoważone życie, nie tylko pomiędzy pracą zawodową, tą karierą, ale też jeśli chce jakby mieć w równowadze życie osobiste, życie rodzinne. I co wtedy? No coaching też może tutaj jak najbardziej wyjść naprzeciw oczekiwaniom takiej osoby, więc klient pracuje nad równowagą pomiędzy karierą, pomiędzy życiem zawodowym a życiem osobistym. Słuchajcie, klienci, jeśli chodzi o coaching kariery, o ścieżkę zawodową, przychodzą z najróżniejszymi tematami. Podaję tylko takie przykładowe, żeby bardziej jakby zobrazować, z czym to się je, jak to się mówi potocznie, jak to wygląda, jeśli chodzi o tą działkę, o tą przestrzeń, o coaching kariery i na czym się on tak naprawdę skupia. I dla kogo jeszcze jest coaching, jeśli chodzi o pracę ze mną, jeśli ktoś chce, na przykład ma potrzebę polepszenia. Tak, słuchajcie, polepszenia swojej obecnej sytuacji w miejscu zatrudnienia, w którym jest zatrudniony. Też takie osoby przychodzą i też rzeczywiście z takim celem się podczas sesji coachingowych pracuje. Albo może są wśród Was też takie osoby, też takich klientów miałam, którzy szukają jakby inspiracji do stworzenia własnego biznesu, czyli tak już długo pracowali u kogoś na etacie, że już są zmęczeni, czasami też wypaleni zawodowo i szukają inspiracji do stworzenia własnego biznesu. Jest to idealny cel na sesję coachingową, na coaching i no. Co jest, no własny biznes to po prostu, który dobrze prosperuje, który ma swoją misję, ma swoje
swoje cele, no to nie ma nic piękniejszego. Więc tak to wygląda, moi drodzy, jeśli chodzi o specjalizację, o to, czym się ja zajmuję, jak pracuję z klientami i jak to wygląda, jeśli chodzi już o sam coaching, ponieważ odkrywanie najlepszego dla siebie zawodu, robienie tego, co nas uskrzydla, co nam daje radość, co przynosi efekty u naszych klientów, to jest naprawdę coś wspaniałego i każdemu to polecam. I dlatego lubię pracować z takimi osobami i pracuję z takimi osobami, jeśli chodzi o sesje coachingowe. Moi drodzy, pytań póki co nie ma. Jeżeli takowe się pojawią po zakończeniu tego live'a, to możecie śmiało pisać wiadomości prywatnej bądź w komentarzach pod tym filmikiem. Ten filmik zostanie na pewno udostępniony na stronie na Facebooku Ewelina Malinowska Coaching i na moim prywatnym koncie. I tak myślę, że jeszcze chyba na YouTube go umieszczę, ale to jeszcze się nad tym zastanowię. Więc to tyle z mojej strony na dzisiaj. Ja życzę Wam dobrego dnia, fajnego dnia, dobrej majówki, fajnej pogody. Niech się troszeczkę wypogodzi i będzie słoneczniej. A jeżeli byście mieli pytania co do sesji coachingowej, zapali Wam się zielona lampka i pomyślicie o tym, żeby faktycznie pomyśleć o swojej karierze, o drodze zawodowej, o tym, żeby robić to, co się chce, co się kocha, to zapraszam na sesje coachingowe i na pewno to z coachem łatwiej, z coachem jest przyjemniej. Więc tyle z mojej strony. Dziękuję Wam za dzisiaj i pozdrawiam serdecznie. Ewelina Malinowska, coach. Cześć, trzymajcie się. Hej.